Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzień dobry, dzień dobry. Energie wyższe, energie źródła, energie boskie, energie kosmiczne. To wszystko ma na nas wpływ, a na Ziemi globalna świadomość i to, co dzieje się wokół nas, oczywiście również w jakiś sposób wywiera na nas mniejszy czy większy nacisk. Jak w tym całym kociołku alchemicznym odnaleźć siebie, zrealizować Twoje marzenia, Twoje pragnienia, jak się nie zagubić, na co dokładnie teraz należy zwrócić szczególną uwagę. Króciutka zapowiedź. Przed nami pełnia księżyca. Jeżeli pełnia księżyca, to naturalnie rytuał dla Matki Ziemi, ale również rytuał świec intencyjnych i to jest burzowa pełnia księżyca i idealnie zgrywa się w czasie i przestrzeni z tematem naszej ceremonii. Jak zwykle przed każdą pełnią spotykamy się na nowej ceremonii i tym razem jest to numer 216, czyli burza, 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 a inaczej mówiąc, płonąca wieża. Czyli jak wykorzystać teraz tą energię, która staje do Twojej dyspozycji, pełnia burz, aby się od czegoś uwolnić, odciąć, raz na zawsze wyrzucić to z Twojego życia i z Twojej podświadomości. To jest dokładnie ten czas. Wszystkie wskazówki masz na mojej stronie bukardimaria.com. Tam jest ceremonia o numerze 216. Pamiętaj, że każda ceremonia to jest uroczysty wykład. Każda jest na inny temat. I jeżeli masz dostęp na tydzień, miesiąc albo na cały rok, czyli 2 miesiące wtedy bezpłatnie, to masz dostęp do całej biblioteki ceremonii, czyli w tym momencie jest to 216 spotkań. Każda na inny temat, idealnie poukładane według tego, co poprowadzi Cię do rozwoju osobistego, rozwoju duchowego, ale również miłości, zdrowia, szczęścia, spełnienia, obfitości, sukcesu, pomnożenia finansów i rzeczy materialnych, wszystkiego tego, co jest dla Ciebie naprawdę ważne, ale również do realizacji Twojej misji tutaj na Ziemi, czyli Twojego tak zwanego powołania. Ceremonie to jest najważniejsze, co w tym momencie staje do Twojej dyspozycji. Nie ma czegoś ważniejszego, ponieważ one prowadzą Cię w aktualnym momencie, dlatego zawsze zalecam, żeby być na tej nowej ceremonii, dokładnie w tym momencie, kiedy ona się odbywa, albo w jak najszybszym czasie się z nią zapoznać, ale również często wracać do tych poprzednich tematów, ponieważ w różnych etapach naszego życia te wskazówki nam są potrzebne, aby zmierzyć się z czymś, aby coś zrealizować, aby coś aktywować albo od czegoś się uwolnić. Ceremonia ta ostatnia, 216, mówi Ci o takich momentach burzy, zniszczenia, gdzie albo coś z wroku wyższego, nazwijmy to tak w cudzysłowie, spada na Ciebie i jesteś na to zupełnie nieprzygotowana i zupełnie nieprzygotowany i nie wiesz, dlaczego akurat Tobie coś takiego się wydarzyło. Jak sobie z tym poradzić? To może być utrata miłości, zdrowia, sukcesu, związku, czegokolwiek. To może być coś, co zupełnie Tobą potrzęsie. Ja to zawsze tak nazywam, że czasami trzeba spaść na dno, aby porządnie się odbić i wybić na powierzchnię, wypłynąć na powierzchnię. I ta ceremonia 216 daje Ci również wskazówki, jak możesz wykorzystać pewne energie, które teraz stają do naszej dyspozycji, aby świadomie coś usunąć. Szczególnie z Twojej podświadomości, czyli jakieś wzory, jakiś obcy wpływ, coś, co jest w Tobie, coś, co powoduje, że żyjesz tak i tak w tym momencie, a chcesz czegoś innego. Czyli jak wykorzystać tą energię, żeby uderzyć, zniszczyć to aktualne, oczywiście tak pozytywnie zniszczyć to aktualne, potrząsnąć tymi energiami, potrząsnąć Twoją podświadomością i z radością i lekkością zbudować to nowe i piękne. Ponieważ tutaj na Ziemi, w tych prawach Ziemi i Wszechświata trzeba najpierw zrobić miejsce dla tego nowego. Jeżeli masz szklankę pełną albo jakiś pojemnik pełny, na przykład jakiegoś błota czy
nie będę go nazywać po imieniu G, zaczyna się G, czyli jeżeli jest to pełne, to nic tam już nie nalejesz. To możesz tam nalewać nektar życia, nektar jakichś twoich marzeń i pragnień. Nie ma miejsca. Trzeba najpierw to G usunąć, trzeba najpierw ten płyn wylać, żeby zrobić miejsce i wypełnić to tym nowym i pięknym. Czyli przed nami dwa bardzo ważne wydarzenia. Jestem pewna, że będziesz ze mną na rytuale dla Matki Ziemi. Może masz jakąś szczególną intencję, aby wysłać ją do wszechświata, czyli będziesz również ze mną na rytuale świec intencyjnych. To wszystko znajdziesz na stronie mariabucardi.pl, czyli typowo w sklepie. Natomiast na drugiej stronie bucardimaria.com, tam w zakładce ceremonie albo aktualne, tam znajdziesz ostatnią ceremonię o numerze 216. No ale co tutaj jeszcze ważnego dzieje się w tym momencie? Naturalnie wróciłam do trylogii i wszystkich fanów trylogii ta wiadomość, jestem pewna, że bardzo, bardzo ucieszyła, żebyście już to oczywiście widzieli. A jeżeli żeście tego jeszcze nie widzieli, to najwyższy czas, aby to zobaczyć. Znowu na stronie, tam gdzie ceremonie, bucardimaria.com, w zakładce aktualne, albo stworzę nową zakładkę trylogia, żeby to było jasne i żeby można było tam te dalsze części znaleźć, będą się pojawiać nowe rozdziały. Najpierw w formie pisemnej, wkrótce, jeżeli zgromadzę odpowiedni sprzęt, ponieważ mój sprzęt odmówił posłuszeństwa, będzie to również w formie czytanej, w formie audio. I tam w tym dostępie Trylogia Premium masz nie tylko wszystko, co za kulisami, symbolika, której wyrywki często widzisz na moim kanale YouTube albo na innych mediach społecznościowych, ale masz również te nowe fragmenty, nowe rozdziały. Dla tych wszystkich osób z Was, które polują na okazję, to zalecam, aby włączyć sobie powiadomienia na tej stronie, ponieważ nowe rozdziały pojawiają się przez pierwszą godzinę bezpłatnie. Czyli jeżeli ktoś zobaczy powiadomienie i od razu sobie przeczyta ten rozdział, to ma go bezpłatnie. Jeżeli jednak wolisz w ciszy, w spokoju albo sobie wracać do starszych nagrań, to oczywiście w tym minimalnym takim dostępie na jeden dzień albo na trzy dni możesz oczywiście wszystko przeczytać, ze wszystkim się zapoznać i stale wracać również do różnej symboliki. Czyli działa to mniej więcej tak samo jak ceremonie. Dostęp premium gwarantuje Ci dostęp w każdym momencie do całości nagrań, czyli do całej biblioteki. A jeżeli chodzi o nowości i ważne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to oczywiście w moim sklepie mariabucardi.pl pojawiły się nowe rytuały i zwróć na nie szczególną uwagę, ponieważ mogą one Ci bardzo pomóc w Twoim życiu. Bardzo pomóc. Jednym z takich pierwszych i najważniejszych rytuałów to jest przywrócenie utraconych części duszy. Przywrócenie utraconych części duszy jest dla każdego z nas wybawieniem. Każda zła rzecz, która dzieje się w naszym życiu, może spowodować, że tracimy jakąś cząstkę naszej duszy i robi się taka dziura w naszej energii. Jeżeli robi się dziura, to inne obce istoty, obce wpływy, obce energie od razu tą dziurę wykorzystują. Pamiętasz, mówiłam o tym, natura nie lubi pustki. Jak jest puste miejsce, to od razu tam coś obcego się pojawia. I czasami możemy mieć takie wrażenie, że mamy jak gdyby różne osobowości, albo mamy takie wrażenie, że coś jest z nami nie tak, a w rzeczywistości po prostu cząstki naszej duszy zostały odrzucone poprzez różne negatywne doświadczenia w naszym życiu i w to miejsce wlazły jakieś larwy albo jakieś obce energie. Czyli ten rytuał myślę, że jest dostępny dla każdego z Was, ponieważ nie jest to jakaś wygórowana wymiana, a ten rytuał może bardzo, bardzo pomóc scalić siebie, stać się znowu sobą, ściągnąć tą energię do Ciebie, energię Twojej duszy i znowu być w 100% sobą, i oczywiście wcześniej wyrzucić te wszystkie
obce energie, które próbują tobą sterować, kierować i tak dalej. I czasami widzimy, że mamy takie tendencje, że na przykład sami sobie szkodzimy, albo sami do siebie zwracamy się złymi słowami, myślimy o sobie źle, to może być również taka wskazówka na to, że jakieś obce larwy wlazły w miejsce cząsteczek twojej utraconej duszy. Bardzo ważny rytuał. Kolejny rytuał to jest rytuał totalnie oczyszczający ze wszystkiego. Od różnych ludzi, związków, od różnych obcych wpływów i tak dalej, który dotyczy nie tylko twojego ciała, ale dotyczy przede wszystkim twojego otoczenia, twojego domu, twoich rzeczy, twoich znajomości, twoich związków. Czyli to jest rytuał taki globalnie oczyszczający wszystko. Krótki rytuał to jest rytuał tylko dwudniowy, czyli można go stosować na przykład co pół roku, albo co rok, tak, żeby uderzyć w pewne rzeczy, albo w momencie, gdy czujesz, że coś się zabrudziło, czujesz, że po prostu jakieś obce energie, coś jest nie tak, coś cię blokuje, jakieś negatywności cię próbują zahamować, to w tym momencie ten rytuał będzie idealny. Ale wkrótce obserwuj cały czas nowości, ponieważ tam nie tylko pojawiają się nowe kamienie mocy, które są twoimi najlepszymi przyjaciółmi i wspierają cię na twojej drodze, ale tam również będą pojawiać się nowe niespodzianki, nowe rytuały i nowe formy pomocy, mojej pomocy dla ciebie. Ktoś powiedział, Pani Mariu, dlaczego to się ciągle zmienia? Dlaczego cały czas są nowe rytuały? Dlaczego ciągle coś nowego? Ponieważ my się rozwijamy. I wszystko, co dzieje się w tym momencie, moją misją i moim powołaniem jest dać ci rozwiązanie, dać ci pomoc, dać ci wsparcie. Nie możemy więc ciągle bazować na tym, co było aktualne 20 lat temu, gdy zaczynałam moją pracę, ponad 20 lat temu już to było. Nie możemy na tym cały czas bazować, tylko musimy cały czas wprowadzać to, co jest aktualnie potrzebne. Bo tak jak wibracja na Ziemi się zmienia, tak i my się zmieniamy i po prostu pewne rzeczy stają się mniej aktualne, a potrzebujemy nowych rozwiązań, nowych wskazówek i nowych rozwiązań. I to wszystko, co chciałam ci dzisiaj powiedzieć. Pamiętaj o tym, żeby cały czas obserwować wszystkie moje media społecznościowe, ponieważ na każdym z nich pojawiają się inne rzeczy. Zwróć szczególnie uwagę na Instagram, ponieważ tam jest bardzo dużo tak zwanych story, relacji, gdzie przypominane są pewne rzeczy. Pamiętaj, że ja na Instagramie mam dwa konta. Również dwa konta typowo o duchowości na YouTubie, dodatkowo konto Trylogii, czyli Mroczne Góry i na Instagramie, i na Facebooku, i na YouTubie, ale to wszystko znajdziesz w opisie tego filmu. Są dwa linki. Jeden dotyczy rozwoju duchowego, drugi dotyczy Trylogii. I tam, jak sobie naciśniesz na ten link, to masz wszystko globalnie, czyli wszystkie media społecznościowe danego tematu, wszystkie najważniejsze rzeczy do danego tematu i niczego już nie musisz szukać. Wystarczy nacisnąć jeden, jedyny link i tam jest wszystko. A ja z głębi mojego serca zapraszam Cię na nasze kolejne spotkanie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bucardi.